Poniedziałek, 21 listopada, Anita Stefańska-Pluskota, witam Państwa. Zaczynamy informacje piotrkowskie. Dziś w wydaniu o kontrolach pustostanów, o tym, jak można pomóc małej Zosi oraz o tym, co można było kupić albo czym się wymienić w Piotrkowie Trybunalskim w weekend. Termometry od kilku dni wskazują temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza. To trudny czas dla osób bezdomnych, szukających schronienia na klatkach schodowych czy w pustostanach. Dlatego policja kontroluje miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne i apeluje, by reagować, gdy widzimy, że ktoś jest narażony na wychłodzenie. To właśnie w takich miejscach najczęściej przebywają bezdomni, szukając schronienia przed mrozem. Pustostany stają się dla nich azylem, ale azyl może stać się śmiertelnym zagrożeniem. Dlatego w okresie jesienno-zimowym podczas codziennej służby funkcjonariusze prowadzą wzmożone kontrole miejsc, w których mogą przebywać bezdomni. Policjanci sprawdzają miejsca, gdzie osoby bezdomne, osoby nieporadne życiowo, a także gdzie osoby w stanie upojenia alkoholowego się znajdują. Osoby te szukają schronienia przede wszystkim w altankach ogrodowych, w pustostanach, więc w te miejsca policjanci zaglądają, sprawdzają i udzielają pomocy takim osobom. Policja nie tylko kontroluje, ale również apeluje, by reagować i nie przechodzić obojętnie obok osób bezdomnych, zwłaszcza gdy temperatury pokazują poniżej 0 stopni Celsjusza. Apelujemy też do wszystkich, jeżeli wiemy o takiej osobie, mamy taką informację, abyśmy wykonali ten jeden telefon, który przy niskich temperaturach może uratować komuś życie. Jeżeli znamy miejsca, gdzie te osoby szukają schronienia, gdzie oni zamieszkują, chowają się przed zimnem, możemy też nanieść taką informację na krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Wtedy policjanci, którzy otrzymają takie zgłoszenie, każdorazowo je sprawdzają i udzielana jest wtedy pomoc tym osobom. By pomóc, wystarczy wejść na stronę Komendy Miejskiej Policji i wybrać zakładkę Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, wybrać oznaczenie Osoba Bezdomna Wymagająca Pomocy i nanieść znacznikiem na odpowiednie miejsce na mapie. Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych. Po raz pierwszy do Piotrkowa Trybunalskiego dotarli na początku września. Miasto miało być jednym z przystanków na trasie z Zakopanego na Hel. Celem podróży było zebranie pieniędzy dla małej Zosi na najdroższy lek świata na SMA. W niedzielę pojawili się ponownie, bo cel nie został osiągnięty. Tata małej Zosi walczy nadal. Brakuje jeszcze 3 milionów złotych. Poznajcie, to 19-miesięczna Zosia. Dziewczynka, choć mała, już od życia dostała zadanie – pokonać podstępną chorobę rdzeniowy zanik mięśni SMA. Sama sobie nie poradzi. By móc wygrać życie, potrzeba 9 milionów złotych. By zebrać pieniądze, tata Zosi ponownie ruszył w trasę. W niedzielę dotarł do Piotrkowa Trybunalskiego. Zośka dzisiaj jest niewydolna po infekcji, jutro może być niestety pod respiratorem. Unikamy tego jak tylko możemy. Dbamy o Zośkę bardzo mocno, ale według producenta Zośka waży 9 kg. Producent za górną granicę przyjmuje wagę, która nie może przekroczyć 13,5 kg. O walce o zdrowie córki, również o zbiórce podpisów pod petycją i objęcie refundacją wszystkich dzieci mówił po mszy w sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej tata Zosi. Postanowiliśmy pod koniec pierwszej trasy właśnie, że jeszcze raz wybierzemy się w Polskę, tym razem nie tylko dla Zosi, która jest oczywiście dla nas priorytetem, ale również dla wszystkich dzieci, które z tego programu zostały wykluczone i jeździmy po Polsce od 20 października, zbieramy podpisy pod petycją, która ma za zadanie zmianę warunków refundacji na takie, które w swojej pomocy uwzględnią te wszystkie dzieci, które zostały pominięte. Po mszy Zosię można było wesprzeć, wrzucając datki do puszki. Ale Zosię może wesprzeć każdy. Informacja na stronie Się Pomaga Zosia Szcześniewska. W piątek w całym kraju ruszyła zbiórka podpisów organizowana przez Platformę Obywatelską pod projektem ustawy Tak dla in vitro, który zakłada powrót refundacji in vitro. Zbiórka ruszyła również w Piotrkowie Trybunalskim.
Zbiórkę podpisów pod inicjatywą Tak dla in vitro w Piotrkowie Trybunalskim poprzedziła konferencja prasowa posła Koalicji Obywatelskiej Cezarego Grabarczyka. Podczas niej podkreślano, że walka o powrót programu in vitro, który funkcjonował w Polsce do 2016 roku, jest ważna dla polskich rodzin. Coraz więcej par zmierza się z problemem niepłodności i wiele osób chciałoby mieć dzieci, niestety nie może z jakichś powodów. Są osoby, które zmierzają się z różnymi chorobami, na przykład endometriozą, i nawet jeżeli chcą zajść w ciążę naturalnie, jest to niemożliwe. Dlatego walka i pomoc państwa jest dla nas bardzo ważna. Poseł Cezary Grabarczyk zachęca do wspólnego zbierania podpisów. Kto chce pomóc, może ze strony www.takdlainvitro.pl ściągnąć formularz. Może pójść do sąsiadów, może pójść do przyjaciół, do znajomych, do członków rodziny i poprosić o poparcie. A później wypełniony formularz proszę przynieść do nas, do biura. By projekt trafił do Sejmu, Platforma Obywatelska potrzebuje 100 tysięcy podpisów. Konstruują własne samoloty, budują własne linie kolejowe, a nawet statki kosmiczne. Pasjonaci modelarstwa przez 2 dni w Piotrkowie Trybunalskim pokazywali swoje hobby od kuchni. Podczas warsztatów modelarskich samemu też można było poskładać modele. Podczas 2-dniowych warsztatów można było podglądać warsztat modelarzy i to pasjonujących się różnego typu modelarstwem. Tomasz Kowalski kontynuował budowę modelu statku z komiksu Funky Kowal. Czego pan potrzebuje, by zrobić taki model? W sumie materiały, tak. No, ukrywam, że model jest zbudowany z plastiku, tak. Jest samo robione na niego jakieś odlewy, żywice, tak. Jak widać po modelu, są tak samo wykorzystywane części z różnych modeli, typu czołgi, samoloty. No i tyle. I to mi pozostawia pole jakby do formowania tego modelu, tak? Podczas warsztatów modelarskich w Piotrkowie Trybunalskim można podpatrzeć, jak krok po kroku wygląda modelarskie hobby. To pasjonujące zajęcie, mówią młodzi modelarze, lepsze niż komputerowa gra. W komputerze nie doznamy tyle doznań, co w prawdziwym życiu. Nie możemy dotknąć jakiejś śrubki, na przykład takiej wielkości. W komputerze po prostu trzeba na to najechać myszką i tyle. Tutaj trzeba się namęczyć. Modelarska impreza to okazja do tego, by złapać modelarskiego bakcyla, a zarazić nim można każdego. Modelarstwo dla każdego? Dla każdego. Od młodego do starego. Dla kobiet i dla panów, również panie też tutaj sukcesywnie dość mocno działają, może nie w takim czulutowaniu, ale są bardzo dobre w aranżacji terenu. Tutaj moją żona jest ta, im pomaga, zawsze coś tam pomoże, albo robienie drzewek, krzaczków takich bardziej, no, w inny sposób manualny, wymagających innych umiejętności manualnych. Podczas warsztatów można było również samemu spróbować zbudować swój model. Najprostszym sposobem doważamy na dzióbka bek plasteliny i sprawdzamy na wyważarce. Po sklejeniu modelu i wyważeniu można było odbyć wysokie loty lub wziąć na warsztat trudniejsze maszyny. Co daje wspólne składanie modeli? No, proszę pana, no nic tak nie wiąże ojca z synem jak wspólna praca, jakaby tokolwiek praca nie była, czy to w domu, czy chociażby tutaj na warsztatach modelarskich. Jest to bardzo fajna sprawa. Co trzeba zrobić, by powstał z tego papieru płaskiego przestrzenny model? Trzeba trochę powycinać, nawet nie trochę, tylko bardzo dużo. No trzeba też trochę pozginać i posklejać. To jest fajna zabawa? Tak. Przyszliśmy, spróbowaliśmy, zobaczymy, co nam wyjdzie. Tak naprawdę składamy pierwszy model. Dobra zabawa? Dobra, podoba nam się. Co daje modelarstwo młodemu człowiekowi? Na pewno bardzo dobrze wpływa na umysł, tak? Bo to trzeba myśleć przestrzennie, tak? rozwija manualnie i po prostu koordynację ruchową też. Modelarstwo to nie tylko hobby, ale też dobra zabawa dla całych rodzin na zimowe wieczory.
Nie podoba się kolor, fason czy długość, nie pasuje już rozmiar. I tak ubrania lądują na dnie szafy, zalegając tam miesiącami. I aby z czeluści odchłani mniejszych czy większych domowych garderób ubrania nie trafiły na śmietnik, dobrym pomysłem jest ich sprzedaż lub wymiana. Taka akcja odbyła się w sobotę w Piotrkowie Trybunalskim. W sobotę hol szkoły TEP Edukacja zamienił się w centrum dawania drugiego życia ubraniom. Agnieszka Marciniak skrzyknęła dziewczyny chętne do odgruzowania szaf, postarała się o miejsce na sprzedaż i akcja wietrzenie szaf po raz pierwszy ruszyła w sobotę. Jest to moja potrzeba i uważam, że jest to fajna akcja, bo nie oszukujmy się, każdy z nas ma taki ukryty kącik w szafie, w którym te rzeczy są przechowywane i nie wiemy, co z nimi zrobić, bo czasem można je komuś oddać, czasem można sprzedać, czasem są jakieś akcje, gdzie można te ubrania przekazać, więc wynika to z zapotrzebowania, tak? Lepiej tak niż do kosza? Zdecydowanie. No, dlaczego wyrzucać coś, z czego jeszcze można skorzystać? A zapotrzebowanie jest tak na chętnych do sprzedania czy wymiany, jak i tych, którzy w takich miejscach ubraniowych perełek szukają i znajdują. Myślę, że warto używać tego, co już było użyte. Szkoda wyrzucać tych ubrań. To są świetne ubrania, nieraz tylko raz, dwa razy założone. Dużo ubranek dziecięcych, które wiadomo, dzieci szybko rosną, rzeczy są drogie, a tutaj są takie perełki, których nie znajdziemy w sieciówkach. Można naprawdę, można przewietrzyć tą szafę, pozbyć się niektórych rzeczy, które już są gdzieś tam za małe na nas, czy tam za duże, bo to różnie bywa, tak, i czegoś sobie poszukać. Także ja już coś sprzedałam, coś kupiłam. Super. Podczas wietrzenia szaf drugie życie dostawały sukieneczki, bluzeczki, a także buciki. Można było też wesprzeć Fundację Miasto Kotów, a kolejne podobne akcje są już w planach. Słowne, muzyczne i fotograficzne kartki z podróży Witolda Stawskiego po Kresach stały się tematem przewodnim spotkania zorganizowanego przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego. Spotkanie odbyło się w miniony piątek w Mediatece 800-lecia. Na piątkowym spotkaniu podsumowano działalność towarzystwa, mówiono o wręczeniu Złotej Wieży Trybunalskiej czy Piotrkowskiej kwestie na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. Jak podkreślił prezes towarzystwa Waldemar Domarańczyk, tegoroczna kwesta była rekordowa. To nie udałoby się bez darczyńców, jak i kwestujących. I właśnie takie spotkanie, do których towarzystwo powróciło po dwuletniej przerwie, było doskonałą okazją do podziękowań. Dwa lata temu jeszcze organizowaliśmy spotkania w takiej formule otwartej. Co prawda one były adresowane głównie do członków towarzystwa, ale też każdy, kto miał tylko ochotę w nich uczestniczyć, miał taką możliwość. Myślę, że to dzisiejsze spotkanie, nawiązujące troszkę do formuły poprzednich spotkań, także przyniesie sporą ilość ciekawych informacji i poszerzy naszą wiedzę. Podczas spotkania towarzystwa nie zabrakło też artystycznych wrażeń. Głównym motywem drugiej części spotkania były kresy, o których w swoim wystąpieniu opowiadała dr Marta Walak, dyrektor Piotrkowskiego Muzeum. Było o historii i o legendzie kresów. Swoje słowne, muzyczne i fotograficzne kartki z podróży po kresach przedstawił także Witold Stawski. Kresy wspominał muzycznie. Niech wspomnienia tak jak trzeba, razem z deszczem spłyną z nieba i od podróża gorący a także w fotografii prezentując zdjęcia, które w obecnej sytuacji stały się wyjątkową pamiątką. Sporo czasu poświęciłem na to, żeby obejrzeć te kresy na tyle, na ile się udało. Teraz się cieszę, bo już się nie pojedzie ani na Ukrainę, ani na Białoruś. Jedynie jeszcze granica litewska otwarta. Stąd moje zdjęcia i opowieści pochodzą raczej z zamierzchłych czasów, bo praktycznie jeszcze i z końca lat 90. No i cały już XXI wiek, dokąd dało się jeszcze pojechać. Nie zabrakło także opowieści i anegdot ukazujących niezwykłość tych terenów. Okazało się, że znaleźliśmy się na scenie, gdzie absolutnie wstęp zakazany dla turystów. Mało tego, ze sceny zobaczyliśmy, że na widowni akurat jest nasza grupa i jeszcze kilka innych. No to co zrobiliśmy? My już jesteśmy na scenie.
to grupa mówi, zaśpiewajcie coś. Co będziemy śpiewać? Ukraina jest zielona w dole i na niebo skłona. I zaśpiewaliśmy, no, mając tyle pary, ile mając z tej sceny włoskiej, zdołaliśmy zaśpiewać jedną zwrotkę i prawie udało nam się dokończyć refren, ale ochrona już do nas biegła. I tak właśnie trzej tenorzy z Piotrkowa Trybunalskiego mieli swoje 5 minut na deskach sceny Lwowskiego Teatru. Na kolejne spotkanie zarząd Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego zaprasza w najbliższym kwartale. Spotkanie w Mediatece za nami, a jutro spotkanie filmowe. We wtorek o godzinie 19 będzie można zobaczyć projekcję filmu Cud Guadalupe, który zostanie wyświetlony w sali konferencyjnej przy Kościele Akademickim Panien Dominikanek przy ulicy Rycerskiej 3. Wstęp wolny. A teraz będzie koncertowo. Melancholijny, nastrojowy i pełen refleksyjnych dźwięków. Taki był piątkowy, jesienny recital w Miejskim Ośrodku Kultury, na który publiczność zaprosiły uczestniczki zajęć emisji głosu Weronika Błaszczyk, Laura Hadryś i Ada Jakubiak. Z każdą chwilą czuję, jak się zmienia w ciebie. Raz ten zamęt szarpie. Czy to normalne jest, śniono cię oszaleć tak? I takich utworów pełnych melancholii i nostalgii nie brakowało podczas jesiennego recitalu. Refleksyjne dźwięki niosła ze sobą każda kolejna piosenka, bo właśnie taki repertuar w duszy gra młodym wokalistkom. Zazwyczaj właśnie śpiewam takie wolniejsze piosenki, takie bardziej nastrojowe. Takie trochę właśnie jesienne, jak tutaj właśnie na naszym recitalu. Bardzo lubię takie właśnie utwory, takie monotonne właśnie, czasem takie też smutne, takie właśnie dużo emocji, które wywołują. Lubię takie właśnie utwory. Tak więc było nastrojowo i z klimatem. Mała scena w galerii Miejskiego Ośrodka Kultury i 3 młode wokalistki, które tego wieczoru instruktor warsztatu Justyna Przytulska wspierała nie tylko duchowo. A ja kocham być sobą, kocham być sobą. Założenie było takie, że dziewczyny mają śpiewać to, co chcą, to, w czym się czują najlepiej, bo to w końcu jest ich recital, więc tak wybrały i ja na to oczywiście poszłam, więc zaśpiewały to, co chciały. Zaśpiewały to, co chciały i jak się okazało, oczarowały publikę. Uważam, że śpiewały niesamowicie i mają naprawdę ogromne talenty. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zobaczę. No, jestem pod urokiem, bo jestem rodzina do Ady, więc widzę, że odkrywa swój talent, że się realizuje, że spełnia swoje marzenia. No, jesteśmy z niej dumni. Przesłanie do wszystkich młodych ludzi. Jesteście piękni, jesteście zdolni, wrażliwi i przed wami cały świat. Gratuluję. Występ był piękny. Na kolejny recital, tym razem ze świątecznym repertuarem, uczestniczki warsztatów emisji głosu zapraszają już w grudniu. W Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim w piątkowy wieczór było muzycznie, a w niedzielę było bajkowo, rodzinnie i teatralnie. Listopadowe niedzielne teatralia odbyły się pod hasłem Smok i Królewicz. Zanim kurtyna się otworzyła, o artystyczne wprowadzenie w bajkowo-teatralny klimat zadbał nieodzowny i dobrze znany młodej publiczności Tomasz Balcerek. Piosenka jest dobra na wszystko, również na początek teatralnego spotkania. Nasza bajka, piwa, bo na ciebie czekam. Tak rozpoczęto baśń o księciu Bolku i smoku Wartusiu. To była historia przygód młodego księcia Bolka. Przejęcie władzy od sędziwego ojca poprzedziła eskapada, podczas której książę musiał sprostać wielu wyzwaniom. To nie udałoby się bez przyjaciela, dobrego i wesołego smoka Wartusia. Zielony, skrzydlaty smok zaskarbił sobie sympatię nie tylko głównego bohatera, ale przede wszystkim widzów. Co tobie się najbardziej w tej bajeczce podobało? Smok! Smok! Smok był najfajniejszy. Dlaczego smok? No bo tak. A smok jest straszny. Nie. Ten nie był? A dlaczego smok? No bo on był najśmieszniejszy.
Widowisko Teatru Promyk łączyło w sobie tradycyjną bajkę z elementami scenicznej interakcji z dziećmi na scenie oraz muzycznymi akcentami. To wszystko powodowało żywy odbiór wydarzeń i zachwyt aktorów piotrkowską publicznością. My bardzo lubimy Piotrków. Tu jest zawsze super publiczność i zawsze z przyjemnością przyjeżdżamy. Niedzielne teatralia dedykowane są młodemu widzowi i na tym oferta Miejskiego Ośrodka Kultury się nie kończy. Placówka startuje z kolejnym artystycznym projektem. Tym razem mamy propozycję dla najmłodszych, dla 4 i 5-latków. Zapraszamy bardzo serdecznie na zajęcia taneczne. Zajęcia poprowadzi znany, ceniony i kochany przez dzieci Tomasz Balcerek. Bardzo serdecznie zapraszamy. Zapisy w Miejskim Ośrodku Kultury od poniedziałku do piątku. Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie pod numerem 44 732 52 37. W piątek 18 listopada zmarł młodszy brygadier Maciej Dobrakowski. Wieloletni były rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim oraz zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej. Miał 50 lat. Zawsze profesjonalny, zawsze gotowy do współpracy. Podczas często tragicznych wydarzeń z cierpliwością udzielał wyczerpujących informacji. Brał udział w akcjach profilaktycznych realizowanych przez nas. Fachowo wyjaśniał kwestie bezpieczeństwa. Takiego my, dziennikarze, zapamiętamy młodszego brygadiera Macieja Dobrakowskiego. Podczas współpracy dał się poznać jako profesjonalista, ale też wspaniały człowiek. W lutym 2017 roku wraz ze strażakami żegnaliśmy młodszego brygadiera Macieja Dobrakowskiego, kiedy po 23 latach służby odchodził na emeryturę. Nie sądziliśmy, Maćku, że tak szybko przyjdzie się nam pożegnać z Tobą na zawsze. To już wszystko w informacjach. Za chwilę reportaż o pokijkowanych ludziach z pasją, którzy po zdrowie i kondycję przemierzają kilometry z kijkami. Ja się już z Państwem żegnam. Życzę dobrego tygodnia. Do widzenia. Nie sądziłam, że przyjdzie taki czas, że w niedzielę będę wstawała z radością o 7 rano, żeby lecieć do lasu, do pokijkowanych. Jest to świetne, jest dla każdego. Zresztą mój wiek wskazuje na to, że w każdym wieku można to ćwiczyć. Pokijkowanie zaczęło się w momencie, kiedy rozpoczęła się pandemia. Pandemia spowodowała, że wielu z nas musiało zostać w domach i szukaliśmy, przynajmniej ja na pewno, pewnej formy aktywności, która spowoduje to, że to siedzenie nam zostanie na te 8 godzin, kiedy jest praca, a po tych 8 godzin będziemy mogli zrobić coś dla siebie, tak żeby się troszeczkę poruszać, żeby troszeczkę się rozruszać i żeby tylko nie spędzać czasu w czterech ścianach. Wszystko rozpoczęło się 29 maja w zeszłym roku. To była informacja na Facebooku, dzięki mojej koleżance z klubu bełchatowskiego, że krótka taka wzmianka o tym, że idę na kij. Jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszam. Wtedy był ten czas, kiedy ja już zrobiłem kurs instruktora, miałem dokumenty. Czułem się bardziej pewny. Zawsze wychodziliśmy z założenia, że jeżeli mamy coś zrobić, to wtedy, kiedy będziemy pewni tego, że nasza technika, czy nasza wiedza pozwala na to, żeby nie tylko chodzić poprawnie samemu, ale też uczyć innych. Na pierwszym treningu, czy na pierwszym spotkaniu było 6 osób. I rozpoczęło się to także to pocztą pantoflową, po prostu między sobą wszyscy uczestnicy wymieniali informacje, jak było, co było, czy się podobało.
tym momencie wygląda to tak, że mamy około 25 osób, które aktywnie chodzą. Pamiętasz swój pierwszy raz z czopikowanymi? Oj, tak pamiętam, bo popsułam swoje kije, które miałam. Jak to było? Były w dwóch częściach. I kupiłam, trener mi kupił kije profesjonalne i zaczęłam z czopikowanymi chodzić już. Prawie od początku, także rok czasu minął. I polecam wszystkim, dla każdego. Technika Nordic Walking to są takie trzy podstawowe elementy. To jest długi krok, który zaczynamy od pięty, stawiamy piętę, przetaczamy się przy śródstopie, odbijamy się z palców. To jest ruch ręki, zaczynający się od barku, przy lekko zgiętym łokciu kij wynosimy na wysokość pępka, natomiast na wysokości bioder, kiedy ręka się cofa, puszczamy ten kij, tak żeby on z tyłu był przedłużeniem naszej ręki i odepchnięcie. To są te trzy podstawowe elementy, które budują całą technikę Nordic Walking. W tym momencie wykonujemy trzy różne ruchy, które dopiero kiedy razem zadziałają, dają nam pełną możliwość i pełną satysfakcję korzystania z techniki Nordic Walking. Jak się długo człowiek uczy takiej prawidłowej techniki? Wszystko zależy od takich predyspozycji osobistych. Jedni szybko dochodzą do prawidłowej techniki, może to zająć miesiąc, dwa, czasami trzy tygodnie. Inni potrzebują na to dłużej czasu, ale to też jest kwestia nawyków, ponieważ osoby, które w większości wypadków u nas zaczynają, chodziły już z kijami, ale z nieprawidłową techniką. Wyeliminowanie tych błędów zajmuje najwięcej czasu, natomiast no, tutaj akurat udało się w wielu wypadkach, w zasadzie we wszystkich wypadkach, doprowadzić, że ta technika już jest na takim bardzo mocno zadowalającym poziomie. Naciśnienie choruje. Polecam, bo unormowało się, także jest cały pozytyw. Zapraszam facetów, bo jest mało. Kobiety na pewno będą zadowolone. Jest psychiczna zmiana, jest więcej energii. Więcej energii i no to coś, co dają ludzie. Coś, co daje przyroda. Nie chciałabym tutaj mówić, że to jest panaceum na wszystko, prawda? Natomiast na pewno to jest coś, od czego można się uzależnić. Czyli jeżeli jestem na wakacjach, czy jestem chora, nie mogę przyjść, to po prostu tęsknię. Oglądamy zdjęcia, komentarze na Messengerze, na Facebooku, bez względu na to, czy jesteśmy na wakacjach, czy nie. Czy jesteśmy w Polsce, czy jesteśmy za granicą, każdy z nas obserwuje, co robi grupa i tęsknimy za sobą. Wspólna pasja. To wszystko łączy, ale w tej grupie jest coś więcej. Oni naprawdę do siebie pasują i co ważne, do pokikowanych można się jeszcze dopasować, bo chętnie przyjmują nowicjuszy. Kto wie, może ja też się skuszę. Karolina Paras, Telewizja Piotrków.